najbliższą sobotę, 8 grudnia, po raz kolejny Stowarzyszenie Kibiców Wieczny Raków organizuje zbiórkę żywności, koców i wszystkiego, co pozwoli zwierzakom przetrwać zimę. W Centrum Handlowym Jagiellończycy od godziny 8 będziemy mieli swoje stoisko obok apteki. Od godziny 10 będzie można spotkać dwóch naszych piłkarzy, Tomka Petraszka i Rafała Figla, którzy także pomogą nam w zbiórce. Będzie możliwość zrobienia sobie z nimi zdjęcia, otrzymania autografów i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim cel jest szczytny, bo zbieramy dla tych zwierzaczków, które będą miały teraz przed sobą ciężki okres. W akcję zaangażował się klub lidera Fortuna pierwszej ligi. Włączamy się w taką zbiórkę. Na pewno nasi piłkarze pojawią się w Jagiellończykach. Będzie można się z nimi spotkać, będzie można z nimi porozmawiać, będzie można zdobyć podpis. Oni też, to są też ludzie, którzy mają zwierzęta, którzy kochają zwierzęta i na pewno będzie to dla nich bardzo ważne wydarzenie. Centrum Handlowe Jagiellończycy nie po raz pierwszy włącza się do akcji pomocy tym, którzy sami sobie jej zorganizować nie mogą. To już jest kolejna zbiórka, robimy je cyklicznie. Myślę, że każdy, kto ma serce, powinien się do takiej zbiórki przyłączyć. Zapraszamy serdecznie w tą sobotę. Jeśli chcecie pomóc zwierzakom, ich los nie jest wam obojętny, przypominamy, najbliższa sobota od godziny 8 rano w Centrum Handlowym Jagiellończycy przynosimy karmę, koce i zabawki dla zwierzaków.